Czy pan dyrektor ma drugie imię? Kazimierz Tadeusz. Czy pan dyrektor miał kiedyś inną pracę? Kilka prac, ale zawsze było to w zawodzie nauczyciela. Czy pan dyrektor lubi gumy turbo? Wolę oni. Czym pan dyrektor jeździ? W poniedziałki tramwajem, a zazwyczaj samochodem. Czy pan dyrektor lubi układać klocki Lego? Owszem. Czy pan dyrektor ma zwierzątko? Jeśli tak, to jak się wabi? Zwierzątka mam 4. Pieska o imieniu Lucy, kotka o imieniu Ayla i 2 króliki o imionach Pysia i Rebeka. Czy pan dyrektor ma jakieś wrodzone talenty? Pewnie tak, ale jeszcze je muszę odkryć. Czy pan dyrektor ma jakieś hobby? Jeśli tak, to jakie? Generalnie lubię sport. Co pan dyrektor sądzi o kremówkach? Smaczne, aczkolwiek ciężko mi po nich na żołądku. Czy pan dyrektor ma jakieś fobie? Nie lubię głupoty ludzkiej. Jaką miał pan ocenę za fikołki? Zawsze wroty w przód, zawsze miałem ocenę celującą. Czy pan dyrektor lubi grać w ping-ponga? Lubię i nawet jestem niezły. Czy pan dyrektor umie jeździć na rowerze? Oczywiście, że tak. Jak bardzo lubi pan dyrektor uczniów w szkole? Od 1 do 6, zazwyczaj 6, czasami 5 minus. Gdyby mógł pan mieć jakąś supermoc, jaka by to była? Czynienie świata lepszym. Jaki znak zodiaku ma pan dyrektor? Bliźniak. Jaka jest pana ulubiona piosenka? Show must go on. Czy pan dyrektor testował boisko szkolne? Oczywiście. Czy pan dyrektor lubi tańczyć? Lubię i czasami tańczę. Jaki jest pana ulubiony dzień tygodnia i pora roku? Piątek i lato. I kogo pan nominuje? Nominuję panią dyrektor Kotowską.